Z dzieła św. Jana od krzyża Droga na górę Karmel Główną przyczynę, dla której za dawnego przymierza tak prorokom, jak i kapłanom dozwalano zapytywać Boga i żądać objawień i znaków, stanowiło to, że wiara się jeszcze dobrze nie ugruntowała. Nie było też Ewangelii, dlatego ludzie musieli zapytywać Boga a on im odpowiadał, czy to przez słowa, widzenia, objawienia, czy też przez obrazy, podobieństwa i inne rodzaje znaków. Wszystko zaś, co Bóg wtedy mówił i działał, obejmowało tajemnicę naszej wiary, i to, co się jej tyczy, i do niej prowadzi. Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest prawo ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem, ani też by przemawiał jeszcze i odpowiadał jak wówczas. Dał On bowiem swego syna, który jest jedynym Jego słowem, bo nie posiada innego. I przez to jedno słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia. Taki jest sens świadectwa, jakie daje święty Paweł Hebrajczykom. Chcąc wykazać, że powinni odstąpić od dawnych sposobów przestawania z Bogiem prawa mojżeszowego, a zwrócić oczy jedynie na Chrystusa. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Daje tu apostoł do zrozumienia, że Bóg jakby już zamilknął i nie ma już nic więcej do powiedzenia. To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie w nim, dając nam go całego, to jest swojego syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby jeszcze pytać Boga, albo pragnąć od niego jakichś widzeń czy objawień, nie tylko postępowałby nieroztropnie, lecz również obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych w Chrystusa całkowicie. Bez pragnienia jakichś innych nowości. Mógłby wtedy powiedzieć: To jest syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Wszystko już powiedziałem przez słowo moje. Na Niego więc zwróć oczy, gdyż w Nim złożyłem wszystkie słowa i objawienia. Odnajdziesz w Nim o wiele więcej niż to, czego pragniesz i o co prosisz. Powiedziałem niegdyś na górze tabor, zstępując na Niego z duchem moim. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem Jego słuchajcie. Nie ma powodów, dla których byś szukał nowego nauczania i nowych odpowiedzi. To, co mówiłem dawniej, było obietnicą Chrystusa. Jeśli zaś mnie pytano, to w związku z nadzieją Jego przyjścia i z błaganiem o Niego. W nim bowiem znaleźć miano wszelkie dobro, jak to widać z nauki apostołów i ewangelistów.